Witam. Dzisiaj trzecie życie ma na TGA. Czy ośka 360 koni. Tu właśnie z niego, przy nim były te najazdy hydrauliczne, co mam w tym TGX-ie. Przedłużyłem mu ramę, teraz ma ogon jak u krokodyla. Tak mu przedłużyłem tą ramę, żeby dwie szesnastki wchodziły. Tak, kosik. Teraz jest akurat wypoziomowany na poduszkach, ale jak się opuści tam fajnie, to ten. No i przekąty pomierzone. Tu taki cecownik hutniczy gruby, kurwa, zardzewiało to, bo na jesień miałem tę rękę skręconą i nie zdążyłem tego zrobić. Po prostu 7 tygodni psów w dupę na L4. Prawą rękę w łokciu skręciłem, no. No i tak się, kurwa, nie udało tego zrobić. Na wiosnę się też nie udało zrobić, bo znowu bark uszkodzony. I teraz już mi nie zależy na robocie z wyjazdami, tylko priorytet, kurwa, to zrobić. Bo to już za długo schodzi. Tu no mi zostaje znowu to wyczyścić. Dwie poprzeczki spawać z celownika. No akurat mam celownika hutniczego, to wpierdolę celownik hutniczy. Obramówkę dorobić, podłogę mu ściągnąć, wziąć to kurwa tym młotkiem igłowym, wszystko przelecieć i neutralizator, rdy, podkład dwa razy nawierzchniowy i chuj, no i tyle, no. Oponki ładne, zaboczone, bo akurat że mi tu wjeżdżał, nie będzie widać, ale ładne oponki. Tutaj jeszcze takie blachy wstawione na wzmocnienie. I tak wyrzeźbi się z tego coś. Najazdy aluminiowe. Zderzak się wyrzeźbi. I będzie trzecie życie mana, bo pierwsze to było u tego gościa, z którym go kupił później. Drugie życie to wyciągnął mnie z biedy, a teraz trzecie życie dla przyszłego klienta. Nie, tak już, kurwa, niedużo zostało i no najgorsze to będzie czyszczenie i malowanie tego. Ładnie to wyczyścić, żeby, kurwa, to rdza nie wychodziła i tyle, no. Ojko, maniek. Zaboczone opony, bo kurwa asfalt rozmarzł, no i... Ojejku. Także man z ogonem jak u krokodyla zielonym. Tu jest jedny cymat. Tu takie coś spawam, żeby to skręcić. I tam jeszcze jak te kable trzeci. No i tak, kurwa, porobić to i heja, bo czekają mnie dłuższe w czas. Muszę to zrobić w ciągu miesiąca maksymalnie, bo później na 3-miesięczne w czasy wyjeżdżam. Konkurencja się ucieszy, bo Jacka 3 miesiące nie będzie. I tak, idziemy. No, przedłużyłem go, bo stary to był dotąd. Dłuższą ramę dałem z jednego kawałka. Żeby to, kurwa, mocno było nie składane tam z iluś. I tak ten o tyle będzie, o metr będzie dłuższy. No, także dwie szesnastki będą wchodzić i tyle. No to nic, kończę to i od razu se tu wstawiam te. Tu nawet gdzieś to było. Czekało. O. Kurwa. Tu tylko se zaznaczę, jak dziury wywiercić i to już jest przyszykowane do wspawania. Tylko se zaznaczę dziury wywiercę na wiertarce cołowej.
kto się przypierdoli. Dwie poprzeczki. Tutaj tak samo jak tu, żeby to związać. Obramówka, zderzak wyrzeźbić. Najgorsza robota to kurwa dobrze wyczyścić i pomalować i heja. Nic nie zanudzam, pozdrawiam, na razie.